To jest też powód, że tutaj nasz przyjaciel po fachu, kolega z gildii, ostatnio mi ktoś podesłał mi fragment z jego filmu z Barda, gdzie pokazywał gildię, najechał na mnie i powiedział, że gry mają łączyć, a nie dzielić. Więc jestem oczywiście tego samego zdania. Natomiast nasz kolega ładnie pocisnął, trzeba przyznać. Nie widziałem go jeszcze w takiej formie chyba. Nie mówię tego z żadną ironią, ani nic. Tylko serio. Więc no, chyba nie można być gorszym dzisiaj, nie? Dzisiaj jest plan taki. Po pierwsze musimy trochę klasera wbić na pewno, bo tu widziałem, że na nasz level już powinniśmy mieć o wiele wyższy. Mamy niecałe 53%. Może nawet pod 60 byśmy już mogli podjeżdżać. Tak mi się wydaje, więc na początek przeklikam ten klaster. Miałem to robić poza streamem, ale nie miałem dzisiaj czasu za bardzo, więc nie ma co, tylko sobie to po prostu teraz zrobimy. No i co, dobijemy 70 awkom, tu pamiętamy, że na tego szczurka, a nie, to nie szczurek, to jaszczurek, dobra, nieważne, już mi się myli. I na tego króla jaszczura mieliśmy 0,10%, więc no nie ma sensu go klikać. Na spokojnie sobie znajdziemy ten kluczyk, potem polecimy w następny loszek w gabinecie magii, w sensie klucz do niego. I co, i dalej będziemy się tutaj coś kombinować, nie? Rozumiecie, o co chodzi? Taki jest plan. Jeszcze co do topki, też wam mogę pokazać. Wczoraj topka już się bardzo nie zmieniła do końca dnia. Natomiast po północy widziałem, że Davalon i Koka to były osoby, które pocisnęły najbardziej. Oboje bardami. I oboje tutaj ponad 200 level, więc ładnie przycisnęli. Tu widzę jakiś szantaż, to 160 też. Tu jakiś 154. Mówimy oczywiście o bardach, no bo jest jeszcze, wiadomo, Berek, tu jacyś łowcy i tak dalej. No ale generalnie tak to wygląda, jeżeli chodzi o tą topkę, ale nikt drugiego dnia nie wbił ponad 100 levela, to też warto zaznaczyć, więc to też troszeczkę mówi o tym serwerze, nie? Że nie jest on jakiś gigamocny. No a jeżeli chodzi o naszą gildię, no to sami widzicie, jak to wygląda. Jest dość potężnie. A i w ogóle widziałem bardzo wiele opinii, czy to pod moimi filmami, czy to też pod filmami innych twórców z tego serwera, że nie, że ponad 80% gildii to są partnerzy Shakesa i z taką gildią nie ma sensu rywalizować, dlatego że partnerzy, no to wiadomo, mają łatwiej. Nie wiem, kto tego kolegę uczył matematyki, jak w gildii jest 50 osób, partnerów tutaj jest trochę, no nie da się ukryć, bo mamy tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 9, 10, 10 partnerów, no to 1/5, no ale to nie jest 80%, jakby nie patrzeć, choćbym bardzo chciał, no to nie. I tak samo też widziałem, że dużo osób mówi, że nie da się tutaj o topkę walczyć, dlatego że właśnie dużo partnerów gra. Na 31 osób jest raz, dwa, trzy, 4, tyle tylko? Myślałem, że więcej. Jeszcze Sombej tu gdzieś był, a tu Sombej spadł niżej. No, no ale w top 31 też jest 4 partnerów Shakesa. Dobrze mówię? Nie, 3 nawet, tak? 3, dobra, 3. Jeden na 29 pozycji, jeden na pozycji 11, no i jeden na pierwszej. No ale tutaj Davalon to akurat na każdym serwerze wydaje tyle grzybów na start, że zawsze jest tam w ścisłej czołówce. Przynajmniej na początku. Także no nie wiem, dziwią mnie trochę te opinie z tych komentarzy. Ludzie sobie bardzo dużo wyobrażają i myślą, że nie wiadomo co tutaj się dzieje. No nie, no nie jest tak kolorowo. Zresztą potwierdza to również to, że sam wczoraj na streamku ładowałem grzybolcem. Także no, rozumiecie. No tak, dokładnie. Wydaje mi się, że ludzie po prostu, żeby się przyjebać, to wszystko wyolbrzymią. No ale trudno. To tylko tyle. Chciałem się odnieść do tego, bo bardzo dużo mnie zdziwiło. Tak jak nigdy. Bardzo dużo było takich komentarzy. I okej, tyle. Myślę, że możemy powolutku zaczynać. Ubrany jestem. Jakieś tu gemy w ciągu dnia podrobiłem.
Ale nic ciekawego w zasadzie nie poleciało, więc teraz nie wiem, może tak od... Tu już są jakieś wyższe levele, może tak powiedzmy od top... No od tego zaczniemy. Aha. Kurwa, to może trochę niżej jednak, od top 100 jakoś w dół? O, dobra, powiedzmy. Chcę tego klasera na pewno podbić, jak mamy teraz dobijać level... awką samą, no to wypada tego klasera mieć więcej, bo ten klaser nam odstawał, nie wiem czemu. Ale troszkę nam odstawał z jakiegoś powodu. Plus 7, 58, dobra, niech będzie, nie będziemy już tutaj przedłużać. I tak wbiliśmy 5% ponad. Także nie ma tragedii, okej, okay, dobijamy... Dobijamy ten 70 awką. Już tu mi niedużo klepsy zostało też. Kurde, boli to trochę. Już nie idzie tak łatwo. Giga zjeb, co ty, jakie ty pasty piszesz? Bo ja naprawdę siedzę trochę w internecie, ale ja w ogóle nie wiem, o czym ty piszesz. Z Gralem będzie łatwiej? Tak, tak, no, no ale to wiesz. Do Grala jeszcze troszkę musimy poczekać. Tak, jeżeli mag się bije z bardem, to masz tak, jakbyś się bił w sumie mag z magiem. Dobra, mamy 70. Zobaczcie, ponad pół paska poszło na to. Przelogujemy się jeszcze i teraz gabinet magii, jak dobrze pamiętam, tak? Kluczyk w sensie. Tak, dobra. Dzięki za odpowiedź. Lecimy. To mi się podoba. Ale my, no mamy, my mamy mocne te EQ, nie? My niedawno się przebieraliśmy, jakby nie patrzeć, więc... Jeżeli o to chodzi, to bez problemu będziemy składać tych pierwszych. Dobra, lecimy dalej. To oni nam też nie dają jakoś... Ole, kryt. Plus 14, tylko pancerza troszkę tracimy. Ale to później się poprzebieram jeszcze. Ten ma który level? 130. Dobra, to... Jeszcze z dwóch powinienem pokonać. Jeżeli nie będę unikać oczywiście. Spokojnie, Giga zjeb, nie będę cię niszczył. Jakkolwiek to brzmi. Dobra, mamy to 7-4, okej. Możemy obejrzeć od razu. Wykrzyknik Gwen chyba jest kurwa wysoko. Jak dobrze pamiętam. Dobra, i tu mamy woja 124. Tego woja powinniśmy jeszcze machnąć. I on nam powinien dać 70 dokładnie. 5 level. I tym samym powinniśmy dostać pupilki. Także cel na wczoraj zrealizowany dzisiaj. O kurde, to było close w ogóle. Ale nieważne. Lecimy. Mam nadzieję, że dostanę w miarę szybko. Kurwa, drewno. Dobra, jest gniazdo. Otwórz. Co dostaliśmy? Już mamy dzisiaj noc, więc w sumie nie połapę niektórych pupili. Dostaliśmy tak, kretuna, tu dostaliśmy ponika, mamutra, hognika. Ja pierdolę. Ale oddały pupilki. A, w ogóle ile osób ma pupile, bo też nie pokazałem. Ło. Jesteśmy 60. osobą, która ma pupile. No to już sporo, sporo. Czy ja coś mogę złapać? Dzynika jest w dzień. Siorb jest w dzień. Ponik jest w dzień. O, Chompa będę mógł złapać ewentualnie. No i Kroksa. No jesteśmy jebani, no co mam w ogóle powiedzieć. Okej, coś tu poatakujemy jeszcze. Żeby ewentualnie jeszcze jakiś levelik wbić.
Dobra, 7-6. Okej, okay, pyk. Dobra, siedzi. Czy mam jakąś misję może na pupilka? Mroczne bory i... Chociaż czekajcie, no bo tu mogę więcej połapać w razie. Jakie ja mam tu misje? Nie chcę na razie ich robić. Magma Caron to jest lustro. Nie, nie mam żadnej. Chociaż? A nie, to są mroczne bory. Nie, dobra, no to nie mam żadnej. Żadnej tej misji na pupile. Trudno. Nieważne, ten ziomek ma jeszcze w ogóle pierwszy level, bo on dopiero co. On ma ogień, tylko ciekawe kogo wylosował. Ryzykujemy jeden ataczek. Tu mamy woja. I tu mamy też woja. Dobra, chuj. Ryzykuję. O kurwa. Jego woj ma mocniejsze staty od naszego. Proszę, kretun. Łatwiutko. No. Tak się wygrywa. O, i następna jedynka. To co? Może znowu ryzykujemy? Bo generalnie chodzi o to, że jak tu wam się losuje nowy przeciwnik, to wiecie, że na pewno on nie ma więcej złapanych petów. A im dłużej czekacie, tym on może sobie coś połapać i pokarmić, a już wam tego nie pokażę. Dobra, to próbujemy następnego jeszcze. O kurwa, tu jest zwiat. Dobra. Oro jest zrobione. No i ten już ma czwórkę. Okej, to z tym się na razie wstrzymujemy. To co? To przebieranko chyba, nie? Wbiliśmy dużo leveli, nawet bardzo dużo. To możemy w sumie sprzedać. To odłożymy tu, pyk, dobra. I się przebieramy. Zobaczymy, jak to pójdzie. O! Kurwica, 370 tylko górny, ale biorę to. 63 średnie i tak zaraz wymienimy. 60 średnich to jest bardzo dużo. O, i mamy jeszcze rękawice. Dobra, to powiedzmy, że coś tam przebrałem, jeżeli chodzi o zbrojownię. To i tak byle wbić 80. Może jeszcze tu nam się uda coś wymienić. Czy opłaca się ulepszać kopalnię dzień przed na W58? Wiesz co? Nie wiem, no zależy, który będziesz miał level pod koniec tego eventu. Coś tam ulepszyć możesz, ale chyba do dychy to nie dociągniesz. Okej. Okay. 2-4... O, ty, to my mamy... Nie wiem, czy nie mamy za dużo tego HP, ale okej, okay, nieistotne. Tu mamy 128, tu mamy 130. Lecimy najpierw z tym. Powinien paść. Dokładnie. Zobaczmy, jak ta walka wyglądała. I właśnie tak jak Merku napisał, przeważnie ludzie stopki nie mają obrony, chociaż patrząc na to, jak wygląda W58, to tutaj co chwilę się trafia ktoś z obroną, więc... No dziwny serwer, dziwny, ale co zrobić. To jest kto? To jest Maguś. O, to tego maga... Chociaż na tego maga to się przyda chyba jeszcze jeden kamyk na intę. To zaraz. Tego jaszczura dobijemy, dokładnie. Dobra. Nie było to jakieś trudne. Teraz dropimy jeszcze jeden gem na intę. Wrzucamy go. I na tego maga idziemy. Sto dwadzieścia pięć. Niech będzie. Powinna siąść ta rosiczka.
Chyba, że jeszcze jedno mintę może byśmy spróbowali. Siemanko Andor. I Jemiko, witam. Dobra, może żeby nie klikać na pałę, to sprawdzę procenty i ewentualnie sprawdzę, jakby jeszcze jeden gem na intę miał. Kurde, 2% prawie, no to nie, no to trzeba po prostu jebnąć raza dobrze. Jak sprawdzasz procenty bez zapisywania pliku z przeglądarki? Po prostu się loguje. Wpisuję swój login i hasło. Nie no, 2% i to nie pada, no proszę was. O, dziękuję. Do kotła od razu wjebiemy paseczek. I sprawdzamy, tu zwykły, zwykły, ten kryt, o okej, dwa kryty. No w sumie my nie mamy też dużego rozrzutu, to na magów też nie jest jakiś ten. Ale dobra, okej, mamy 80 level, może jeszcze trochę klasera byśmy spróbowali popodbijać. Teraz już raczej damy radę tu z niektórymi z tej topki, z Sombejem damy radę, damy. O kurde, oni tu mają z tym. Dobra, z tym się udało. Tych takich słabszych jeszcze ewentualnie pod klaser. Ten bez broni. Co tam u mnie? O, siemanko Naila, wszystko dobrze. Trzeci dzień grajdowania, jak widzisz. Tutaj powoli do przodu. No, dużo nam nie dają, dobra, wyjebane. Szukamy klucza teraz. O, jajo nam się trafiło, ty, zapomniałem w ogóle o tych jajach. W sumie nie robiłem misji. Czekajcie, ja teraz nie zapamiętam. Mroczne bory, propolis, gnuśny ogród, zmurszały las, puszcza zarośląska. Słabe misje bardzo. O, jest klucz, dobra. No to tyle było z pupilki. Z pupilków naszych i mamy 8-1 level przy okazji. Dobra, lecimy. Nie zapałeś po Nikonika w dzień? Wiem, bulecik, no bo przecież ja dzisiaj dopiero o 18 streama zacząłem. Jak miałem, to dopiero, równo z nocą, że tak powiem, zacząłem. W sensie nocą w Shakesie, nie? Jutro się złapię, no. Tylko najgorsze jest to, że mi się klepsydry kończą i zanim kupię ten pakiet do podziemi, będę musiał chyba za reklamy skipować na telefonie. Kurwa, jaka buła. 553. To prawie 2/3 HP jego. No i tu myślałem, że nam dłużej zejdzie i skipnąłem. A się okazało, że na luzie. Jeszcze kluczyk na 9,5 i spokój. Będzie tak, tak, tylko właśnie najprawdopodobniej. Dobra, mamy to. Najprawdopodobniej się tutaj, chociaż nie wiem, czy się zatrzymamy w sumie, no. Raczej nie powinniśmy. Dobra, mamy to. 134 level, ten jest 144. Dobra, to jeszcze tego powinniśmy machnąć. Czy on nam da 8,5 level? Da nam. Mamy jakiś pasek przy okazji, ale do kotła wrzucimy. Bart taki lepszy mag? No. Ale jak w sensie, jak kod na 7 pakiet? Nie rozumiem. Bulecik. Są jakieś takie pakiety? Wiesz, no zależy, maga nie mogą ci zblokować, ani uniknąć, ani się nie może łowca odrodzić, na barda mogą, nie? Chyba, że machniesz kryta. Także no taki... No nie wiem, w sumie.
co o nim sądzić. Siemanko, Marta. Na tym streamie Shakesa? Aha, no nie wiem w sumie, a ty sobie nie używałeś? Dobra, może jeszcze tego nam się uda kliknąć. No na pewno się uda, dokładnie. Dwa wygrałem, a tylko jeden można użyć. A, no jak chcesz, to możesz podesłać. Tylko mi napisz, bo ty masz chyba mojego Discorda. Napisz mi dokładnie, na którym trzeba to użyć, żeby mnie odjebał. Czekajcie, sprawdzamy procenty. Czy jest tu sens jeszcze coś pchać? Czy może przebieranko znowu? Po 0,34 mamy na obydwa lochy. A, ja tu jestem ubrany pod magów. Dobra, to spróbuję jeszcze tego maga może. I potem wrzucimy jeden gemik zamiast inty to HP i się przebierzemy znowu. Poszukamy jakichś itemków. Na którym levelu 100 blochów leci na wojowniku? 375 pewnie, Sebastian. Tak mi się wydaje. Jakie pierwsze zgrasz wrażenia z gry Bardem? Ty no, Mirales, już chyba o tym mówiłem wielokrotnie. Pierwsze wrażenie to były w piątek, ewentualnie wczoraj. No fajny jest, no co? Podoba mi się. Jakby mi się nie podobał, to pewnie już dzisiaj by nie było streama, bo już by mi się nie chciało grać. Dobra, czekajcie, mam innego pomysłu. O! No to jest okej, ale nie o to mi chodziło akurat. Bo tu tak klikać jak debil to też nie ma sensu. Mamy bardzo słaby górny rozrzut. Znajdziemy coś z lepszym górnym rozrzutem na samą intę. O Boże, to już nam daje po 40 średnich. Klikniemy obydwa te lochy i wtedy będziemy mieli kowala i zrobimy przebieranie po prostu. Bo tak klikać na pałę to marnotrawstwo. Nie, jeszcze czegoś innego poszukam. O, na przykład takiego czegoś. I teraz tak. To teraz mamy broń na samą mintę, tak? To dobra, to powiedzmy, że wrzucę to tu. I powiedzmy, że intę jakąś do broni wrzucimy. O, już mamy grala też. Zajebiście. Jest dobrze, jak gram, jak mam 20 level w trzeci dzień serwera, gram free to play. No nie za dobrze, tak szczerze mówiąc. Żeby nie powiedzieć tragicznie. Pierwszy dzień masz 26 level bez problemu? Nie, no jako free to play to nie, ale... Ale no tak chyba 20 jakiś, nie wiem, czwarty, piąty to powinien być, dobra. Siedzi. Sprawdźmy, jak ta walka wyglądała. Okej, tylko jeden kryt. Dobra, teraz sobie wrzucimy jeden gemik na HP dodatkowo. W sumie to ich sporo mamy. Ale niech będzie tak. Nawet nie wiem w sumie, czy to dobry pomysł. Ale niech będzie na razie. 146, ten jest 144. Dobra. Na tego mieliśmy tyle samo, tam 0,3. Kurwa, naprawdę jeszcze nie wbiliśmy 90. Taki był plan dobry.
819. Piękne są te kryty. Podobają mi się. Lecimy dalej. Teraz mamy tak, 150 i 146. Zobaczmy. Ja bym bardzo chciał tego kowala. Co? 3,15 na niego mamy. Ja pierdolę. Dobra, dawaj mi to. Ale oro. Dzięki, spoko, spoko. No nie, no ponad 3%, a my się tyle musimy namęczyć z nim. To jakiś prank. Pokaż walkę gildii tak dla urozmaicenia. Spokojnie, z walkami gildii wrócimy, gdy tu będzie znowu średnia 50 widzów. Teraz jest więcej, bo wszyscy chcą oglądać nowy serwer. Okej, zobaczmy, czy jakaś buła fajna siadła. O, nawet dwie. Dobra. Aha, i teraz zrobimy to, co tak wiele osób mnie pytało. Czemu mi pisze, że jest niedostępne dla tego przedmiotu? A mogłem ulepszyć. To tego nie trzeba założyć na swoją postać? O co chodzi? To ja specjalnie wywaliłem tą broń, co dostałem dla wojownika na... Miałem ją już założoną? A, i to niby zalicza? Nieważne. W każdym razie, no, właśnie tak się powinno zrobić to osiągnięcie. To tak dla osób, co mnie pytały, bo widziałem. Dużo pytań, okej, wpadło nam. Czyli mogę wywalić. Mamy tego kowala. I co? I możemy się zacząć. Oj, następny zabudowany. Masakra. Jak wygląda topka? No raczej się za dużo nie zmieniło, ale mogę pokazać. Pokazywałem już na początku. Po co ulepszyć 20 razy, skoro wystarczyło 10? Bo i 10 i 20 nic nie kosztuje. To sobie machnąłem na fulla. Okej. Okay. Dobra. Tu mamy teraz jakiegoś woja, tu mamy tego. No muszę koniecznie te wszystkie lochy wyczyścić w tym momencie. A żeby to zrobić, to musimy się przebrać i to już tak na tip-top. Pancerz na minus nie biorę. Teraz jak się nie muszę martwić już o dziury, to szukam wszystkie on co najlepszy. Żeby nie było. A gdzie pilot i jego szanty? No właśnie nie wiem. O, właśnie. Na przykład czegoś takiego. Fajnie jakby nam broń poleciała. Broń to net... Czemu kurwa mi skipnęło buty, jak powinien być przycisk nieaktywny? O kurwa. Ale górny. Jeszcze plus 31. Dawaj mi to. Jak za szybko enterem lecisz, to skipuje? To niech nie skipuje. Bo to skam, tam były buty i to były buty na 3 staty, bo po wyglądzie poznałem. Dobra, to co ja tu jeszcze potrzebuję? Buty, klatę i... Hełmik. Był item do klasera? No ja widzę, ale nie będę teraz golda marnował, żeby itemki kupować ze sklepu. Minus 35. Czy stracę na tym? Nie stracę. Dobra. To minus 35 jeszcze mogę przeboleć. Dobra, jeszcze trinkeci. Gilony mi dałem 104. Jezu, to ja na trinkecie mogę 30 stat dostać około. No właśnie, nawet 40. Dobra. Robimy dziury. Już nawet nie muszę gemów szukać.
Teraz tak. Zrobię tak, jak mieliśmy wcześniej i zobaczymy, jaki to będzie rozstrzał statystyk. Pyk i pyk. Ty. Czemu ja mam tak? A, bo ja miałem broń na samą intę. Dobra, to ja potrzebuję jeszcze z dwie inty, wydaje mi się. To trochę odjebałem. Ale podmienię te słabsze gemy. O, na przykład ten. Bo już mi też dają trochę więcej stat. I jeszcze z jeden na intę się przyda. Tank Bard? Trochę tank. Dobra. Tu niech się kopie. Ten na HP sobie zostawimy w razie czego. 132, 136, dobra, 132 wymienię. O, i teraz jest tak w miarę sensownie. Dobra, 150, 148. Zaczynamy z wojownikiem. O kurwa. Mike, to chyba dzięki tobie. Za pierwszą próbą siadło. Nie żebym podpuszczał, ale my tutaj robimy lożki. Dobra. Co tu się wydarzyło? Papierdol. Za ponad milion kryt. W sumie to powinienem rozmontowywać. Bo nie zrobię dzisiaj rozmontowań. No, tak. I zobaczcie, tu mamy dychę i tu mamy dychę. Tak jak tego jeszcze klikniemy raczej bez problemu. Dokładnie. Ile nam da? Minus 1. Zostawię to szczerze do kibla, bo możliwe, że dzisiaj już kibel też będziemy mieć. No i zostaje nam ten kolega. Ten kolega nam da albo 9,5, albo prawie 9,5. I to jest przeważnie problem. Pamiętam, że na W50 magiem na niego wydałem... Chyba 2000 grzybów i nie padł. Miałem 0,14%. Ale to był pierwszy i ostatni raz, jak tyle wydałem na loch. 0,30. Ty, to nie tak mało. Szczerze. No dobra, no jakieś sportowe grzyby wydamy, zobaczymy. Szukaj dalej. Nie, to jest dobre. To jest dobre. Tylko teraz tak. Na razie tą broń starą zostawię. Na wszelki wypadek. Potrzebujemy na pewno dużo gemów na intę. Jeżeli chcemy mieć taką broń. Przynajmniej ze dwa jeszcze. A, ja to zostawiam do kibla. Dobra, niech będzie na razie. Siemanko, Patros. Spróbuję jeszcze te gemy powymieniać. To nie jest niby dużo stad, ale zawsze coś. 137, dobra, to tego wymieniamy. Ile potrzebuje mieć minimum? 2200, okej, okay, to jeszcze jedna internet na luzaku wejdzie. Kiedy najlepiej przygoda ma odpalać? No najlepiej to na 393 levelu. A tak ogólnie to na jak najwyższym. Tu mamy 132 i te dwa gemy jeszcze mogę zamienić. To są grosze, no ale niech będzie. I tak mi się tutaj kiszą. No i co? I sprawdzimy teraz. O kurwa, spadło. 0,27 teraz mamy. No to te prawie 30 średnich nic nie dało praktycznie.
A na takim rozkładzie jak teraz? Teraz mam chyba za mało HP. Ale jeszcze z ciekawości. 0,27. No, teraz mam HP za mało. To tak. Szukamy jednego itemku, jakiegoś zbrojowni, który nam podbije pancerz. Ja pierdolę, minus 145. O! A pierdolę, plus 90. Dobra, dzięki. Pyk. I na pewno musimy. Jest 25%. Jeszcze na pewno jednego gema na HP się przyda wrzucić. Pyk. Dobra, i teraz sprawdźmy. Ile mam procent klasera? Zaraz ci powiem. Tylko te procenty sprawdzę. 59, 0,40. No, teraz nam skoczyło 0,10%. Czyli te próby, co były przegrane, myślę, że by się okazały wygrane. Dobra, wiecie co? Buty w końcu wymień. Nie będę teraz rolował za jednym itemem. Mogę wydać nawet 2000 grzybów i tych butów nie znajdę. Buty się w praniu znajdą, spokojnie. Powiedzmy, że tak. No i co? 0,40 to już fajne procenty. Klikamy. Kurwa, i dostaliśmy buty. Który? Lennox, banuje cię, hejterze jebany. I są buty na 300. I co? Mówiłem, że z niego buty wypadają. Palcie wroty. Ja wszystko przewidzę. Oczywiście żartuję, Lennox. Spokojnie. Minus 50 pancerza? Właśnie, kurwa. Ale teraz to już wyjebane. Dobra, zobaczmy tą walkę. No, trzy potężne kryty musiały siąść. Nie no, wiesz, druid na przykład nie ma animacji broni, a Bard ma. To już mu daje ogromną przewagę. Aż się spociłem. Dobra. 9-5. 9-5 kluczyk z misji pisaliście. Tak, dokładnie. A, to znowu ten. A, i przy okazji te pupilki można by próbować połapać, bo ja też trochę statystyk tracę przez to, że nie mam pupili. Pierwszy pasek zużyliśmy. Propolis, nie mieliśmy czegoś w propolis przypadkiem? Mieliśmy i to ważnego pupila. Dokładnie. Dobra. I spróbujemy jebnąć tego. O kurde, tu będzie close. Chociaż no, nasz ma trochę mocniejsze staty. Bez problemu. Jeszcze mroczne bory by się przydały. Ale misja w ogóle. Ale dobra, tu mamy kluczyk. Okej, lecimy dalej. Siemanko, Araxil, witam, witam. Kurwa, zablokował. Dobra.
Ale dziękuję za 3 złote oczywiście. Kurwa no. A co do mojej gry na S41, to raczej nie będę grał. Bo to też zapytałeś, widzę. Kurde, zapominam, że ja mogę rozmontowywać już. Debilem jestem. Dobra. Tu już przycisnę bardziej. Siemanko, Leszek. Ach, cudowne są te ciosy. Okej, okay, mamy 9-9. Dobra. Tu mamy zwiada 164. On jeszcze powinien paść. Jeżeli na S41 bym pograł, to może tylko na początku, ale nie wiem, jakoś się nie nastawiam na ten serwer, szczerze mówiąc. Dobra, i mamy to. 101 levelik. Okej. Teraz mamy jakiegoś Magusia. Sprawdźmy jeszcze na niego procenty. 0,53. No to więcej niż na Woja. Teraz tak, to mogę podmienić, bo pancerz mi nie jest potrzebny tymczasowo na maga. I możemy jeszcze poszukać jakiejś broni, bo już nam dają dużo. No właśnie. Tam już mogę odzyskać klejnot. Dobra, teraz na niego mam na pewno o wiele więcej. Nie wymieniam gema, bo tu mi pasywka nie jest potrzebna. Bo to jest mag. Tu chyba jakby oczywiste, nie muszę tłumaczyć. A, no i jeszcze wracając do tamtego tematu. Musicie pamiętać, że jak wychodzi nowy serwer, to on ma inne eventy aktywne niż pozostałe serwery w gierce. Więc na W58 ani nie ma eventu Wiedźmy, ani nie ma eventu Pupili. Zresztą nawet jakby był event Wiedźmy, to on i tak by nie działał. Dobra. Bo muszą być wszystkie zwoje aktywne, że tak powiem. Okej. Okay. Następny klucz jest 110 w zbrojowni, nie? Tak, dobra. Marciwar, I don't understand what you talking to me. English, please. dobra, teraz mamy Woja. O Jezu, straciliśmy trochę tego pancerza. Dobra, to robimy tak. Dobijamy 103. Szukamy jakiegoś gemu na HP. Nawet może z dwa w sumie. No, nawet z dwa. Bo mamy tą broń na intę. Teraz jak na HP potrzebne, to nie lecą. Dawski, a ty przypadkiem już nie masz dwóch postaci? Ja nawet kojarzę, że ja jedną z twoich postaci już przedstawiałem na odcinku. Ty właśnie! Jak dawno nie było odcinka z przedstawienia postaci. Wypadałoby nagrać w końcu. W ogóle zapomniałem, że ta seria istnieje, tak szczerze. Nie no kurwa, to jest prank, że nam teraz nie dropi żadne HP.
Po co ja trzymam tą broń tak w zasadzie? Niech będzie. No, nareszcie. Oj. Jakie pytanie od kolegi z Węgier. Kto by się spodziewał? Dobra, sprawdźmy procenciki, chociaż z tym pancerzem to ja raczej nic nie zrobię już na tego woja, ale na wszelki wypadek. O kurwa, 2% mam na niego. Ty. Tego się nie spodziewałem, myślałem, że już będzie przebieranko nas czekało, ale skoro 2%. Nie no, 105 to akurat na luzie wbijemy. Ja tu bardziej myślę o 110 MR-ku. Wojownicy w lochach nie ma mnie? Trochę tak. To jest kto? Kto jest zwiad? Dobra, sprawdźmy jeszcze tego zwiada. Jak będzie w okolicach 1%, to go klikam. O kurwa, 009. Dobra. To jest chyba dobry moment, żeby zrobić jakieś przebieranko. Nad tym pancerzem popracować troszkę. I Arena Manager. No, Arena Manager już dzisiaj będzie na 100%, nawet zawki. O! Hello. Podoba mi się to. O kurwa, ile pancerza. Ty, ale to za samego golda. To drogie jest, ale biorę. W sumie to mi już żawka jest bardzo niepotrzebna, szczerze, bo przecież ten klucz ostatni jest ze zbrojowni. Aha. No, nie chcę, ale muszę, no. Jak to w ogóle się prezentuje? Jezu, zobaczcie, wbiliśmy ponad 100 level i jesteśmy ledwo ponad połowie gildii. Okej, taki rozstrzał chyba będzie dobry w miarę. Teraz możemy sprawdzić. Ty, bulecik, ale do którego jest ten kod w końcu? Bo ty mi pisałeś chyba, że na 90 go muszę użyć. A od 90. Dobra, sprawdźmy to. 0,84 mam w ogóle na tego. Możemy spróbować. O kurwa. Ty, dwie? Ale że to aż tyle dało? To jest kod, co daje trzeci pakiet, podobno bulecik go ma z tego, oficjalnego streama shakesowego. W sensie miał dwa. Ale ja nie wiedziałem, że on daje dosłownie wszystko i też klepsydry. Kurwa, dzięki.
Jakoś się odwdzięczę, bulecik. Postaram się. Ja myślałem, że to tylko ten. No dobra, dobra, nieważne. Ja pierdolę. VIP him? Ty, no, w sumie to nie głupie. Chcesz VIP-ka, bulecik? Za taki fajny kodzik? Możemy dać. Masz bulecik. Możesz sobie od teraz do Song Requesta wrzucać nutki, bo jak masz VIP-a, to tak działa jak sub poniekąd. Dobra, dzięki ci. No i wracając, tak jak mówię, mamy 0,084 na niego. To co, to chyba spróbuję kliknąć. 1% niecały. No, no właśnie. Tak myślałem. Zrób mu loada. Bulecik masz jeszcze? Ty, ale ja się zdziwiłem szczerze, nie wiedziałem, że to daje dosłownie wszystko to samo. Ja nawet nie wiem, jak te pakiety na Twitchu działają. No i znowu się odpala, Hiroyuki ze szczurkiem. Na Twitchu, generalnie Shakes and Fidget Official jest taki kanał na Twitchu. I oni tam robią właśnie losowania na tego typu pakiety. I Bulecik pisał, że miał dwa kody, ale że użył jednego i można tylko jednego na konto. Więc napisał, że drugiego mi da, ale no mówię, nie wiedziałem, że to aż tak działa. Dobrze. Dobra, ty, mamy arenkę. Kupujemy od razu przyspieszenie na siedzisko. I zaczynamy zabawę. Z moim ulubionym dodatkiem do tej gry. Tu mamy maga. Na maga się przyda chyba troszkę więcej inty. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Nie, nie, Dawalonowi też dała jedna osoba, która wygrała. Jak sądzisz, jak będzie sobie ten bard radził w lejcie? Nie mam pojęcia, no jeszcze nie doszliśmy do lejta. Ciężko mi jest tak ocenić. Jakąś klasę, okaże się. Wydaje mi się, że będzie okej. Te jego buły krytyczne mogą być bardzo, bardzo fajne, jak już będziemy mieli 15 trenera i 50% nakryta. Dobra, 0,30% mamy na tego maga, nie za dużo. Mamy trochę golda, mogę spróbować przebrać teraz gabinet magii. Bo tu już mam... No właśnie. Muszę sobie przypomnieć tą tabelkę, jak się tego zarządca areny ulepszało. To tak przy okazji. Ale to później już po streamku ogarnę. W ogóle nie ogarnąłem tak szczerze, że wbiłem ten 105. Tak mi to jakoś przemknęło. O, dobra. Kurde, golda nie mam. Dobra, może troszkę... Chociaż... No zrobimy trochę awki. A, i muszę te pupilki pamiętać. Też kurwa o tym zapominam. Moczary Mary, a to były mroczne bory. Tak, tak, dobra. To tu nic nie ma chyba. Chociaż czy ja wiem, czy jest... No niby dają te pupile trochę. Co bierzemy? Klucz do kibla czy tą piątkę? Ta piątka daje bardzo duże expa.
Klucz myślicie? Ten klucz by się pewnie zaraz pojawił znowu. Dobra, niech wam będzie. Mamy kibelek. Ile mam jeszcze rozmontowań? Jedno, czyli wrzucam to do kibla od razu. I dajemy rozmontowanie. O, i mamy też to osiągnięcie, dobra, zajebiście. Okej, okay, jeszcze troszeczkę tej jawki. Ja to wszystko robię pod golda. Mroczne bory są. Pokonam tą trójką tego? Chyba pokonam. Dokładnie. I mamy czwórkę. A, ja już wodą atakowałem dzisiaj. Kurwa. To słabo. Dobra, został mi jeszcze gnuśnogród, zmurszały las i puszcza zarośląska. Ale słaba misja. Zmurszały las to było co? To było światło chyba, nie? Tak, nie, to światło to lata mi, szczerze. Dobra, mamy 107 level. Kurwa, i tu będzie ta maszyna do zabijania, jak tego pokonamy. Teraz mi się przypomniało, że to jest przecież ten loch. Oj, niedobrze, niedobrze. Dobra, wymieniliśmy zbrojownię. .074. Okej, okay, może jeszcze spróbuję coś tu wymienić. Oj, są takie głupie błędy nieraz. O Chrystuś. Dobra. Właśnie tego szukałem. Dobra, o, jeszcze gaming od razu. Co ja tu mogę zacząć budować teraz? Może ten skarbiec machniemy. Póki co. Chociaż mogłem eko podbić, ale to wszystko w swoim czasie. Okej. No teraz to już nawet nie sprawdzam, tylko lecimy. No właśnie, dobra, i teraz mamy ponad jeden level do wbicia ze 120 awki. Zobaczymy na tą maszynę, ale nie, to jest raczej niewykonalne na tym levelu. .005. Tak, przede wszystkim klasera trochę. Znaczy powiem wam tak, awka mi już nie jest potrzebna. Bo klucz jest ze zbrojowni. Więc... spróbujemy tą awką to dobić. A dalej się pomyśli, jakby nie siadło. Czy walki pupili mam jakieś do zrobienia pod expa? No właśnie nie bardzo, wszystko już zrobiłem. Tu mam szóstkę, tu mam szóstkę. Tu już nic nie złapę, co bym mógł nakarmić. Także nie, nie. Nie, nie, jeszcze awkę mam, spokojnie. To właśnie wszystko jest zrobione, żeby z tej awki wycisnąć jak najwięcej.
O, dobra. O, ten mi daje 2. Okej. Okay. Powinno już być, dokładnie. Łoj. Nie chciałem tego. Dobra. To co? 63% klasera. Dociśnięty bardzo mocno, jakby nie patrzeć. To teraz Blazer NG. Czy dostaniemy ten 110 zawki, czy nie dostaniemy? Od razu tu będę szukał pupilku w razie, właśnie. Akurat tego dostałem przypadkiem, ale... Czyli tak, został mi zmurszały las i gnuśnogród chyba tylko. Dokładnie. Dobra, jest 109. Czyli to było 75, czyli to będzie lepsze. Dobra, gnuśnogród mamy. Czyli nam został jeszcze zmurszały las. O, jest zmurszały las i akurat dobra misja, dobra. Git, to pupilki mamy wszystkie z nocy, jakie możemy. Kurwa, nie wiem, czy mi siądzie ten level, no ale zobaczymy. Zależy od misji. Tak, tak, mam kibelek, już tu wrzuciłem. Pupile jeszcze raz, no ale pupilami, no ja już tu poklikałem wszystko. Minus jest taki, że zacząłem późno dzisiaj i nie mam tutaj o siorba, tu nie mam ponikonika, jakbym miał te pupile, to bym jeszcze coś kliknął. Tak, tak, questa to zrobimy, to akurat, a ile on mi daje, 32 tysiące, no to nie jest jakoś bardzo dużo na tym levelu, ale... Ja pierdolę. Ty, to będzie na styk chyba. Dziewięć razy 4, 3 i 6, dobra. Próbujemy, tak. Dobra, oddało 2,5. Ostatnia misja. Widzicie? Gdybyśmy tego klasera nie podbili, to by nie siadło. Dobra. To co? Zbrojownia, tak? Tak. Ale na styk. Tego nam pamiętam, że na łowcy demonów brakło. Na łowcy demonów skończyliśmy na 109. Ale na łowcy demonów też o wiele mniej grzybów wydaliśmy, tak szczerze. O. No nie za dobry rozrzut, ale trudno. Akurat mi się epiki uzbierają do kibla. A nie 107? Wydaje mi się, że 109, ale nie wiem, mogę się mylić. Czekajcie, jakie my tu mamy gemy? Może powrzucam? W sumie to... A, okej, okay, nie, dobrze jest.
Dobra, w sumie to posprzedaję, gemy to nie jest teraz problem. Ten jeszcze siądzie na pewno. Dobra. 115. Od razu do kotła i misyjka dnia zrobiona. Lecimy dalej. Kurde, szkoda, że żadnego kryta. Ale ten bard naprawdę, zobaczcie. Tu jest taka walka close. A jak nagle siądzie jakiś kryt. Tylko no jeszcze musi trzecia jakość wejść. O! Właśnie o tym mówię. Piękna sprawa. Ten też raczej pada, dokładnie. Ale to są buły piękne. Dobra, i teraz jest Banshee. My mamy... No ona powinna paść generalnie. Dokładnie. Mamy jakiś pierścionek, plus 8 tylko, to mało. To nawet nie wymieniam. Teraz się bijemy ze swo... O, jaki zajebisty. Jeszcze nie walczyłem chyba ze sobą, jak miałem ten awatar. Jak to fajnie wygląda. Czemu on dał kryta mi, a ja mu nie? Halo. A dobra, łatwo. Okej, mamy to zamknięte. I teraz maszynka. Kurwa, ile mam golda. Ale to zaraz. Ciekawy jestem, ile teraz mamy na tą maszynę. Czemu nie zostawiłeś? 0,22 już mam na nią. Odbicie na później się zostawiam w strefie mroku. Tutaj muszę przecież zamknąć pierwszych 9 lochów, żeby podziemie odblokować. No. Sympatycznie. Jeszcze coś tam spróbuję zmienić, żeby mi te procenty na nią wzrosły. Ile grzybków łącznie? O kurwa. Poczekaj, policzę. Z 10,5 tysiąca zostało mi 1200 bulecik. Jak tak bardzo chcesz wiedzieć. Jak tu się odbywało wszystko? Siemanko, Sherlock. No na tym, na łowcy na pewno było taniej. Tak, tak, no właśnie to powiedziałem, że na łowcy, łowca jest tańszy o wiele. A w ogóle najtańszy to jest berek. Skoro powiedziałeś grzyby, to po co kryjesz? No debil ze mnie jest. Że widz nie może mieć dostępu do wszystkiego, co potrzeba. Dobra. Wreszcie siadła klata. Tego szukaliśmy. Teraz tak. Powiedzmy, że to damy do 400, bo mam bardzo dużo golda ogólnie. Troszkę sobie tego golda zostawię. Ale no staty podbijemy. ...625 powiedzmy. I to może do jakichś 600 podbiję.
Pop 11 w ogóle jesteśmy. Jak tak patrzę. Dobra. Starczy. Sprawdzamy teraz. Nowa broń wleciała 2%. Okej. No to to już jest raczej tylko i wyłącznie. No i zapomniałem słowa przez to wszystko. Nieważne, w każdym razie. W każdym razie dużo procent. Kumacie, o co chodzi. Do której stream niedługo kończymy chyba. Formalność. O, dokładnie, dokładnie. Tego słowa mi brakło. Dziękuję ci pięknie, Teksu. Już jestem zmęczony trochę. 2,5 godzinki streama, jakby nie patrzeć. $57,000, ajajaj. Na jakim procent bije? Na ponad 2%. Więc powinno w teorii łatwo padać. O, dobra, mamy to. 121 level. Sprawdźmy, jak to wyglądało. Okej, okay, jeden kryt. Ona żadnych krytów, my dwa. No. Ile mi dają gemy? 152. O, to nie, niewiele więcej niż te, co mamy aktualnie. Płotki kup? A, no w sumie mogę. Dobra, jak to tu wygląda? Zebo ma 122, my mamy 121, to się w tej gildii buguje. I teraz tak, mamy odblokowaną wieżę, to i chyba kostki mam odblokowane, dokładnie. Dobra, niech będzie. I nie wiem, czy my... Chyba możemy teraz tornado dostać, nie? Jak się nie mylę. W sumie te gemy to powinienem wymieniać. Jak już mi lecą dla mnie. A, no właśnie. Coś tak kojarzyłem, że to chyba nie było takie proste. Dobra, sprawdzimy tom jeszcze. Twierdzę. $0,98, a jakbym dodał 175 HP, a odjął inty. 629 powiedzmy. Zaroś ty, to ja mam teraz. Ja mam teraz lepszy rozkład niż jakbym miał więcej HP, to ciekawe. Dobra, to możemy tego popróbować jeszcze, jak jest prawie 1% na niego. A nuż by się udało. Dobra, siedzi. Prawie 123. Muszę to sprzedawać, no bo i tak nie mam. Chociaż... O, w sumie mogłem skarbiec skipnąć, nieważne. Co my teraz mamy? Teraz mamy szkieleta żołnierza. Może i on by padł. Dokładnie. Sprawdźmy to. Kurwa, prawie 1,5 miliona. A tu? Tu tak samo, tu nawet ponad 1,5. Bez kitu coś jest z tymi wojami, że to tak jakoś łatwo dziwnie pada.
0,53 mamy na następnego. Tak mało zwiadów, czemu jest aktualnie? W sensie, w jakim sensie mało, bulecik? Na tym serwerze to wszystkiego jest mało. Karpiusz, dziękuję ci pięknie za subika z Prime, trzeci miesiąc. Hello. Już trochę bez energii, ale witam, witam. 125 mówi, że Merku. Rzeczywiście, miałeś rację. Oj, nie to. Znaczy, no wiesz, to jaki musisz mieć stosunek, Michał, to ci piszę tutaj, nie? W przedostatniej linijce. O, bulecik, wbiłeś ten 110. Czekajcie, tu możemy w sumie... To możemy dać. To możemy dać na zwiada. To będzie lepszy na zwiad. Okej, trochę mi się miejsca zwolniło. Przy okazji. A czemu tu nie można klikać jeden za drugim? Ach, tu to wszystko jedno, co damy. Okej, mamy 127. O, jakaś brońka poleciała epicka. Fajna. Może damy temu. Zbroje na indeś na zwiada? Ona się zmienia. Przecież jak jesteś taką klasą i masz itemki na przykład zwiada, to jak oddasz je Kunegundzie, to inteligencja się zmienia na zręczność. Ty, no ta broń nam fajna poleciała, nie myślicie? Fajny górny, 32 na plus. Może spróbujemy z nią. Tu już i tak takie ostatki, że tak powiem. Tylko jeszcze znajdę dokładnie. I będę musiał na pewno ze 2 gemy na HP dodać. Żeby się to w miarę wyrównało. Kurwa, no samo szczęście. O, jest. Yes. 142, 141, okej. A, jeszcze jeden chyba. O, dobra, zajebiście. 142. Dobra. No i teraz jest chyba w miarę git. Okej, pociśniemy jeszcze trochę to tornado. Nie chce mi się sprawdzać co chwilę tych itemów, ale to może być. Powiedzmy. Tak, ich ubieram byle co. Nie ma co się tam napinać jakoś. 128 zaraz wpadnie. Inteligencja szczęścia, to ma co? Samą inteligencję, dobra. Okej, mamy 128 na wytrzymałość.
dwie awki ci zostało, nic już. Awkę całą wykorzystałem, żeby 110 dobić. No 130 by było fajnie wbić, nie? Tu mamy jakiegoś woja. O, jaka tam próba bliska. Mamy w ogóle bardzo dużo golda. Znowu. Okej. Niech będzie tak. Teraz to powinno siąść. Dokładnie. Tu jakiś maguś. Pracownik umysłowy. Znowu jakiegoś magusia mamy. Dobra, 129. Dużo dałem golda tej itemki. To też jest fajny boost do statystyk. Dużo nam daje już to Tornado Expa, ale już coraz ciężej jakby to wszystko pada, nie ma co się dziwić. No bo nie ma jakiejś giga dużej szansy na te epiki z Kowron, wiesz, to jest losowe, niektórym poleci, powiedzmy, zrobi 10 lochów i mu poleci 7 epików, a drugiemu polecą 2, nie? Dobra, tu jest chyba jakiś woj, to chyba będzie znowu blok, tak jak tamten poprzedni przed dodaniem statystyk. Sprawdzamy na to... na to światło. 1% mamy na niego. Pokaż mnie to. Okej. Ja pierdolę. Nie mogę, widzowie, co tu się dzieje? To 30 niby już dobity, ale... Pantera raczej nie padnie, no to jest zwiat. Dobra, no sprawdzimy. Podkusiło mnie trochę, że padł za jednego grzyba, to mówię i to może szybko padnie, ale... niestety. 0,15 na nią, malutko. Dobra, to tyle. Tyle na dzisiaj, nie będę już tu więcej dociskał, wbiliśmy i tak o wiele więcej niż zakładałem, na mrog jest not possible, przecież ja nie mam ubranych pachołków prawie wcale. Połapiemy sobie jutro pupilki, może coś jutro jeszcze podziałamy, jutro chyba będzie streamek też o godzinie 18, jeszcze nie wiem dokładnie z czego ani nic, nie znam żadnych szczegółów, ale zobaczy się. Wygląda to całkiem nieźle. Mamy ten 131, prawie 132. Melendez ma 133. No, Melendez, zobaczcie. Właśnie to jest ta różnica. Melendez nie mógł dobić 110. Dlatego, że zobaczcie, ile on ma klasera, ile my mamy. Ten klaserek robi bardzo dużą robotę, zwłaszcza w te pierwsze dni, jak jest ten event expa i tak dalej. No i potem musiał wydawać 5000 grzybów na tą... na maszynkę. No ale tak to wygląda. Dobra, ja generalnie jestem zadowolony, jak to wszystko wyszło. W tym momencie top 13, o, bulecik jest tutaj nad nami. Moglibyśmy może nawet wyżej troszkę być. Także topka się prezentuje w taki sposób. Ładnie nam to wyszło, szczerze. Chyba mój najwyższy level kiedykolwiek w trzeci dzień. No ma dwa levele wyżej, no pewnie loch jakiś przeklikał. Jebnij mi rozchodniaczka. A gdzie? Ty, zniknąłeś gdzieś.
Halo, gdzie ty jesteś? Czy ja już nie widzę? A, tu jesteś, okej. No mogę, skoro prosisz. O, jaką mamy nutę na koniec? Na zakończenie? Nie, no jeszcze prawie byśmy przegrali. A, jeszcze tu mam w ogóle kołko do zakręcenia i tak dalej, także no, jeszcze jakieś tam rzeczy mam do zrobienia, ale tak się prezentuje topka. Tylko gdyby mi ją pokazało, o, dokładnie. Mamy dwa levele 200+. Te, co już mówiłem na początku, więc się za wiele tutaj nie zmieniło. No i około 150, coś koło tego, więc nieźle. Twierdzę, może nie za bardzo ważne. Pupilki mieliśmy chyba jako 60 osoba na serwerze? Albo coś takiego. W tym momencie 64 osoby mają pupile, więc też ładnie. I podziemia ma. A nie, nie ma. Bulecik, ty pisałeś, że Dawalon już ma podziemia. A tu nie ma jeszcze. To by było. Ma? Zobacz gemy. A no, ale raczej by się pojawił w rankingu. No może i ma w sumie. Nie wiem, nie wiem. No nie ma go na razie w rankingu. Ale jeżeli gemy z levela ma, no to też możliwe. Nie no, trzeci dzień to już by było zbyt mocne, żeby mieć podziemie. Szczerze mówiąc. Co prawda Dawalon miał ten lepszy start, dlatego że on, to co my dostaliśmy od Bulecika dzisiaj ten kod, to Dawalon miał taki sam kod na drugi pakiet, czyli ten pakiet twierdzy, więc on jakby kupił sobie pakiet twierdzy plus jeszcze dostał pakiet twierdzy z kodu, więc miał bardzo dobry start w tej twierdzy, no ale to i tak, no za wcześnie, za wcześnie. Była het z surkami, ale nie aż tak. Dobra, możemy zakręcić kółkiem. Co tu mi ciekawego wyleci? O, dużo golda. To akurat fajnie. I salkę może wbijemy, żeby się nie pruli. Bo dzisiaj miała być siódemka. To niech mają. A, powiedzmy, że. O, już dają w ogóle surki. Powoli zaczynają dawać. Dobra, to ja już sobie tutaj będę robił. Robił ataczki. Wrzucimy tego golda w staty. Wydamy już tego całego golda. Dobijemy akurat 4000 inty. Co my tu jeszcze mamy do zrobienia? Portal. Portal na raz. Kurwa. Nie zbugował się tak jak ostatnio, niestety. Szkoda. Walki w pupilach, no ale tu. No to my za dużo nie zdziałamy raczej. O, chociaż. Dobra, z tym jeszcze wygraliśmy. Git. Teraz tak, arenkę możemy zrobić. Muszę zaraz odpalić tą planszę, jak się tą arenę rozbudowywało na starcie. Ale chyba szło się do 25 na początek. Dobra, tu porobimy arenki, żeby też mieć z głowy. Ale jednak w ogóle, jak to się buguje wszystko, zobaczcie, nam dobiera 23 levele. No ale dobra, nie będę narzekał. Portal gildyjny. I kosteczki jeszcze. No koło już przecież zrobiliśmy przed chwilą dosłownie. Wszystko? Wszystko. Jeszcze menadżer areny. Ale to zaraz, bo już mi się nie chce szukać tej grafiki. Zaraz ją sobie znajdę. Powiedzmy, że na 2 godzinki ustawię. Dobra. To by było na tyle. Ja ją mam na pulpicie gdzieś, ale to już mówię, po streamku. Damy może komuś rajdzika. Dziękuję pięknie wszystkim za obecność. Po raz kolejny bardzo liczną. Najprawdopodobniej następny streamek jutro o 18. To jeszcze nie jest powiedziane, ale raczej wszystko na to wskazuje.